Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób, gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Delfin zwyczajny, znany również jako delfin pospolity lub delfin krótkopyski, to gatunek, który można spotkać w oceanach na całym świecie. Cechuje się charakterystyczną budową ciała z wydłużonym pyskiem przypominającym dziób oraz trójkątną płetwą grzbietową. Te inteligentne i towarzyskie ssaki żyją w stadach, które w zależności od regionu mogą liczyć od kilku do kilku tysięcy osobników. Delfiny te są często widywane towarzyszące statkom. Ich dieta składa się głównie z ryb i głowonogów, a ich długość życia może przekraczać 25 lat. Delfin zwyczajny osiąga długość ciała od 150 do nawet 200 cm, a waga dorosłych osobników waha się między 75 a 235 kg. Maksymalnie mogą osiągnąć długość ciała do 270 cm. Cechą charakterystyczną jest czarny lub brunatny grzbiet, białe podbrzusze oraz szare, nieregularne pręgi po bokach. Zęby są stożkowate, ułożone w jednym szeregu, zwykle w liczbie 40 do 50. Delfiny te mogą żyć do 25 lat, chociaż niektóre osobniki dożywają nawet 35 lat. Delfin zwyczajny odżywia się głównie rybami i głowonogami, w tym sardelami i rybami latającymi. Wchodzi w skład diety różnorodnych drapieżników morskich, w tym większych rekinów i orki, które mogą polować na niego w otwartych wodach. Stanowi istotne ogniwo w morskim łańcuchu pokarmowym, wpływając na populację swoich ofiar i będąc źródłem pożywienia dla większych drapieżników. Delfiny zwyczajne zamieszkują wszystkie oceany świata, od wód tropikalnych po chłodniejsze rejonach polarne. Szczególnie licznie występują w Morzu Śródziemnym i Czarnym. Są to rzadkie goście w Morzu Bałtyckim, gdzie obserwowano je tylko kilka razy. Często wpływają do przybrzeżnych wód i rzek. Ich naturalne środowisko obejmuje zarówno otwarte oceany, jak i wody przybrzeżne. Delfin zwyczajny należy do domeny eukariontów, królestwa zwierząt, typu strunowców. Jest ssakiem z gromady ssaków, należącym do rzędu waleń i rodziny delfinowatych. Gatunek ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli swojej rodziny, obfitującej w inteligentne i zręczne zwierzęta morskie.